Rodpod Stabil. Rodpod Stabil firmy York wraz z pokrowcem, który jest specjalnie do niego przygotowany, zaprojektowany i uszyty. Zaprojektowany w taki sposób, aby na buzbarach, które są w środku, mieściły się od razu zarówno podpórki na wędki, jak i szybko złączki. Co jest bardzo ważne, bo nie we wszystkich pokrowcach, jak dobrze o tym wiedzą zorientowani, można zmieścić te elementy i jest problem, bo szybko złączka jest szybko złączką, za każdym razem trzeba ją rozłączać. Tutaj te elementy po prostu się mieszczą w środku tego pokrowca i nie ma z tym problemu. O rodpodzie Stabil, rodpodzie stabilnym opowiem kilka słów, pokazując, jak go montuję. Najważniejszym elementem rodpoda jest oczywiście belka główna. To jest belka główna. Belka główna, którą będziemy mogli sobie ustawiać pod dowolnym kątem na łowisku, co pokażę już w dalszej części tego filmu. Sama belka główna jest regulowalna, tak bym to określił. Można wydłużać i skracać jej długość oczywiście do pewnych granic. Jest to o tyle przydatne, że mamy różne wędki. Czasami potrzebujemy po prostu mieć większą odległość między kołowrotkiem a swingerem, hangerem, czy też samym sygnalizatorem brani. Belka główna. Do belki głównej dochodzi łącznik mocujący tę belkę z głowiczką. Głowiczką, która przypomina nieco kształtem egipską piramidę. Tak ona wygląda. A sam łącznik wygląda w ten sposób. Mocujemy go do głowicy od spodu. Dzięki czemu mamy już głowicę na tyle uzbrojoną, że możemy do niej dokręcić belkę główną. Te ząbki właśnie umożliwiają ustawienie belki głównej, ustawienie kątów nachylenia wędek leżących na brzegu, ustawionych na brzegu pod różnym kątem w zależności od naszych potrzeb. Belka główna zamocowana do głowicy. Nóżki. O samych nóżkach warto też powiedzieć właściwie kilka słów. Po pierwsze, jest ich 4. To też ważne. Po drugie, każda z nich ma możliwość regulacji swojej długości, dzięki czemu możemy ją ustawić na różnym terenie, na przykład na pochyłej górce, pochyłym brzegu. Lokujemy to w każdym miejscu, dosłownie w każdym miejscu, każdej nóżki można zablokować, lekko tylko obkręcając środek. Jeśli tę białą część wydłużającą nóżkę przekręcimy w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nóżki nam już się blokują. Mocujemy je do głowicy. Z własnego doświadczenia wiem, że gdybym nie musiał teraz opowiadać o całym rodpodzie stabilnym, sam jego montaż trwa bardzo krótko, wbrew pozorom, wbrew temu, że jest złożony właśnie z tylu części. Postawię go teraz na leżącym przede mną stole. Stole, który nie ma nic wspólnego ze stabilnością, ale o stabilności rodpoda za chwilę jeszcze
opowiem, a właściwie pokażę go nad samą wodą. Busbary mocujemy do rodpoda, wkładając je, nie wiem czy tu widać, widać mnie, wkładając je w końcówkę belki głównej, w odpowiednie takie beleczki konstrukcyjne, dokręcając je z boku. Tego już nie widać, ale to pokażę go później. I do busbarów, tak będzie wyglądał mój rodpod. Do busbarów dokręcam teraz na przykład szybko z łączki. Z drugiej strony oczywiście zamontuję podpórki na wędki. Czas, aby pokazać, jak rodpod stabilny zachowuje się na nierównym gruncie. Rodpod stoi teraz na gruncie, który jest nachylony w tę stronę, w moją lewą stronę, tam jest woda. Ustawiłem go mniej więcej w poziomie, tak oczywiście pi razy drzwi, po to, aby pokazać, że możliwe jest oprócz regulacji samymi nóżkami, co można oczywiście zrobić, możliwe jest regulowanie poziomu ustawienia belki głównej, a tym samym naszych wędek w zupełnie innej pozycji. Czyli tak, aby szczytówki wędek, tak jak w tym wypadku teraz, były nachylone do wody, co zagwarantuje nam, że jeśli będziemy mieli duży wiatr, to ten wiatr nie będzie ściągał naszych żyłek w jakąś tam stronę, nie będzie ich niepotrzebnie napinał. Oczywiście możemy rodpodem zadziałać w zupełnie inną stronę i ustawić go w ten sposób, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Dodatkową regulację kąta nachylenia wędek mogę jeszcze uzyskać, regulując poziom, tak to może roboczo nazwę, umocowania, wciśnięcia w głąb belek samych busbarów. Mogę je obniżać, podwyższać, dzięki czemu wędki moje mogą być ustawione zarówno pod kątem, jak i poziomo do brzegu, jak i prawie, że niemalże prostopadle do samej powierzchni, do brzegu. To wszystko gwarantuje nam rodpod Stabil firmy York.